Witam. Dzisiaj będzie filmik o tym. Airbus. Powietrzny autobus? Czy autobus na powietrze? Oto jest pytanie, panowie i panie. Za chwilę dalszy ciąg programu. Ja się rozładowałem z częściami do takich silników. O tam. I tam w tej hali właśnie powstają takie silniki, a na zewnątrz stoją części składowe. Zaraz gdzie znajdę parking i będziemy kontynuowali. Może się uda przez tą szybę, bo tam jest taka duża szyba, widzę, nagrać wnętrze tej hali. Chciałem tam, bo byłem w toalecie, trochę jakby nagrać, ale bo są fajne silniki tam w środku. O. Widać je, co? Dość duże. Duże silniki samolotowe. No więc tytułem wstępu będę się streszczał, żeby ten film nie był za długi. Witam wszystkich na kanale Zawodowy Zbieracz Złomu. Coraz mniej złomu, ale będą inne tematy. Dzisiaj temat ciekawy. Jakiś czas temu obejrzałem filmik gdzieś na internecie o samolotach i o paliwie, które no miałoby się mieścić w skrzydłach tych samolotów. Potem ten filmik jakby został w mojej pamięci, tak? Niedawno na grupie na Facebooku Magister Zwyczajny, jest też kanał na YouTubie Magister Zwyczajny, polecam. Tam ten filmik pojawił się na nowo i obejrzałem go sobie. Umieściłem go na mojego Facebooka, mój Facebook Robert Kusiak, zapraszam. Można filmik obejrzeć. I chciałbym się do niego odnieść oraz opowiedzieć o moich obserwacjach. Ja nigdy samolotem nie leciałem jeszcze w życiu, muszę przyznać. Obserwuję je z ziemi. Dzisiaj dostarczyłem części samolotowe do fabryki, gdzie budują silniki samolotowe. Akurat tak się złożyło. Nie Airbus, tylko do Safran, tam francuska chyba fabryka. W Hamburgu jest też oddział. No i o co chodzi? Może zrobimy najpierw eksperyment, co? Eksperyment zrobimy. Taki jak był w tym filmie. Powtórzymy. Pauza. Nie wiem, czy uda mi się jedną ręką, ale zanim go zrobimy, to jeszcze opowiem o tak zwanych chemtrails, czyli smugach takich na niebie, które niby no, coś sypią, tak, na nas z góry. Ja nie wykluczam tego, że sypią, bo coś mogą sypać. Mogą też regulować pogodę przy pomocy tego, ale wiecie, jedną z metod manipulacji tłumem jest odwracanie uwagi, tak? Odwracanie uwagi od czegoś istotnego za pomocą czegoś no innego, tak? Na przykład macie to na przykładzie aborcji, tak? Jeżeli rząd się zmienia, zaraz macie temat w telewizji aborcja, wszędzie aborcja, aborcja, a oni w tym czasie po prostu obsiadają te wszystkie stanowiska lukratywne, tak? Tam swoich ludzi wtykają i tak dalej i różne inne szwindle robią, a ludzie mają aborcję, tak? Żeby się zajęli na miesiąc lub dwa, raczej na miesiąc, a potem już temat wygasa, no i oni już sobie tam swoje skrobią, ale nie o tym jest ten film. Eksperyment. Spróbujemy sprężyć powietrze tutaj w tej butelce. Nie wiem, czy uda mi się jedną ręką. Oj, będzie ciężko, moi drodzy. Będzie ciężko, bo to trzeba... Oj. W każdym... Nie wiem, spróbuję jakoś to. Może nogą. Zrobimy nogą. Spróbujemy nogą. Chodzi o to, jak sprężymy powietrze, może tutaj. Też ciężko będzie. Spróbujemy dwoma nogami. Sprężymy go trochę i odcięcimy korek, co? Może być. A nie, to się nie uda. To się nie uda. Z powodów technicznych, no ale spróbuję ten eksperyment kiedyś powtórzyć. Tutaj powietrze wyssało, ale na filmie człowiek butelkę spręża i otwiera korek, ten korek wystrzeliwuje po prostu. Musi być korek chyba nie odkręcany na gwint, tylko taki zdejmowany. No i para wychodzi z tej butelki, nie? Para. Chodzi o to, że sprężone powietrze powoduje parę, tak? On jakby... Na tym filmiku to zobaczycie. I teraz tak, moi drodzy, moje obserwacje. Samoloty są różne rodzaje samolotów. Mamy szybowiec, tak? On nie wchodzi w grę, bo on szybuje.
On niczego nie potrzebuje, tylko żeby go wyciągnąć do góry. Fabryka Airbus przed nami. Mamy samolot taki, który szybowiec wyciąga do góry, czyli jednosilnikowy, który ma rurę wydechową z boku i widać spaliny, jak z niego lecą. I on kręci śmigłem, tak, ma silnik z przodu, leci do góry. Jest ok. Wszystko rozumiemy. Jest samolot wojskowy. Przejeżdżam czasami koło bazy wojskowej Ramstein. Pani siedzi na przystanku i myśli, że ją nagrywam. To muszę tam dać. Ramstein, wiecie, baza wojskowa amerykańska. I po prostu czasami widać samolot wojskowy, taki, wiecie, dwusilnikowy lub czterosilnikowy na śmigła. I te smoki startują po prostu i one wydają potężny odgłos, potężny jakby taki dźwięk, tak? I widać z tyłu smugi spalin za tymi samolotami. No i przechodzimy do samolotów, chyba tych najważniejszych, które nas interesują, czyli pasażerskich, o których opowiada ten film. Jest tam jedno moje zastrzeżenie do tego filmu, o tym opowiem za chwilę, ale teraz o kilku moich obserwacjach. Wybaczcie, że taki dziwny tutaj jest. Nie ma obrazków, bo ja to kręcę, wiecie, na żywca. Bez przygotowania takiego technicznego. Po prostu opowiadam, tak? Opowiadam. To jestem ja, mówiąc po czesku. Czemu mówię po czesku? Bo mieszkam koło czeskiego Cieszyna. W polskim Cieszynie. No i moje obserwacje. Kiedyś, jak zaczynałem jeździć busem, byłem w Barcelonie często i tam lubiłem sobie podjechać na El Prat de Llobregat. To jest miejsce, gdzie jest lotnisko. I mam nawet jakieś w archiwum swoim domowym filmy, jak jeszcze nagrywałem takim aparatem cyfrowym, jak samoloty właśnie lądują. Ja sobie stałem tam, robiłem jedzenie, czy robiłem kawę i te samoloty nade mną po prostu niziutko, strasznie, strasznie przelatywały. Ja sobie je nagrywałem i wiecie co, myślałem, że jakieś będą spaliny, smrody, coś takiego, że to może być szkodliwe, ale nic takiego nie było. One leciały sobie spokojnie nade mną. Był dźwięk taki, o dźwięku za chwilę. I jak już przeleciały te samoloty, to ciekawym zjawiskiem było takie w powietrzu, takie taki dźwięk jakby wiru powietrznego, tak? Ten samolot przeleciał, już tam był dalej ode mnie, a za chwilę takie te dwa wiry właśnie z tych silników, odgłos tych wirów w powietrzu, to powietrze się kręciło jakby za tym samolotem jeszcze. To pierwsze moje spostrzeżenie. No i tam bywałem kilka razy na tym El Prat de Llobregat w Barcelonie. To jest tam lotnisko. Bywałem na dużych lotniskach w Europie. Robiłem dostawy. Ostatnio będąc w Monachium, właśnie za płotem, za siatką były samoloty. I zwróciłem uwagę, jak monstrualnie wielki jest silnik samolotowy, a jak cienkie właśnie jest skrzydło. I pomyślałem sobie, jak to jest właśnie, że taki smok, taki duży samolot, mając takie duże silniki, po prostu gdzie to paliwo, właśnie przypomniałem sobie ten film, gdzie to paliwo tam się całe mieści. I o co chodzi z tymi chemtrails i w ogóle? Może chemtrails to jest właśnie, bo tak, wiem, że kilka wątków naraz mówię i szybko, ale chcę się zmieścić w kilku minutach, moi drodzy, żeby nie przedłużać. Kiedyś jadąc z Anglii przez Europkę do Polski, jechałem przez, zbliżałem się jakby nad ranem do Brukseli, tak, była Bruksela. Dobrze mówię? Bruksela, tak. Był ranek, był świt, jechałem na wschód i widziałem całe niebo po prostu poklatkowane tymi smugami. I sobie tak pomyślałem, jeżeli oni nas trują, to też trują przy okazji siebie, nie? To nie ma sensu w ogóle, żeby oni dosypali jakby tą trutkę na nas i sami ją wdychali, nie? Więc być może te smugi to po prostu jest para wodna, która powstaje w wyniku sprężonego powietrza, tak jak było na tym filmiku. Mi się z butelką nie udało zrobić to, bo nie mam tyle siły i może jeszcze powtórzę kiedyś ten eksperyment z inną zakrętką. I pomyślałem sobie tak, i ci zwolennicy właśnie tych chemtrails utrzymują, że zwykła smuga kondensacyjna, która za samolotem się ciągnie, ona za chwilę znika, nie? A chemtrails, czyli te właśnie opryski, one zostają przez cały dzień, rozciągają się, wiatr je rozwiewa jakby i zakrywają słońce i nie ma już błękitnego nieba, jak je pamiętamy z młodości, tak? Otóż, jeżeli to jest para wodna, moi drodzy, a być może właśnie jest to para wodna, to ona ma prawo zostawać na dłużej na niebie, ponieważ to, co widzimy tutaj,
to szare tam u góry, to są chmury. Co to jest? To jest też para wodna. I ona utrzymuje się długo na niebie, tak? Także taka moja jakby, do tego doszedłem. Co dalej, moi drodzy, z tymi silnikami, z tymi samolotami? Otóż ja wierzę w to, co w tym filmiku było powiedziane, że dwóch naukowców, dwóch Wiktorów, o których tam była mowa, jeden mówił o trzmielach, o pszczołowatych, jak latają, czyli wibrują i rezonans wytwarzają, oraz o tym jakby skręconym korzeniu, który się sam napędza w wodzie czy też w powietrzu. Ja myślę, że oni tą technologię wykorzystują i nas okłamują, nie? Okłamują nas, że paliwo leją. Nigdy nie widziałem dużych zbiorników na lotniskach. Koło Stuttgartu, kiedy się przejeżdża, jest lotnisko blisko autostrady, są dwa takie duże zbiorniki jakby na paliwo na widoku postawione, ale one są zbyt małe, żeby te wszystkie samoloty po prostu tankować na bieżąco, chyba że są zbiorniki podziemne, to wtedy rozumiem. Pamiętam właśnie, kiedy przejeżdżałem koło lotniska Heathrow na londyńskim orbitalu, czyli na obwodnicy, jak te duże jumbo jety właśnie lądowały, zawsze patrzyłem na nie stojąc w korku, jak to możliwe, że taki smog wielki tyle ton waży, żeby on w ogóle, no, jak to w ogóle możliwe, że on się w powietrzu utrzymuje, nie? Wiadomo, że są siły różne i płaty nośne tych skrzydeł utrzymują te samoloty, one jakby w dół jak schodzą, to trochę jakby jak szybowiec, tak, ale o co mi chodzi? No chodzi mi o to, że właśnie w tym filmie jest teza, że nie ma tam żadnego paliwa, że samolot działa. Aha, w moim aucie takich masterów przerobiłem już w życiu kilkanaście lub kilkadziesiąt, już przestałem, po 20 przestałem liczyć. Każdy z nich ma turbosprężarkę, tak. Co robi turbosprężarka? Turbosprężarka wtłacza czynnik roboczy do silnika, a czynnikiem roboczym jest powietrze. Ona wtłacza powietrze. Kiedy jadę, ona świszczy, tak? Kiedy dodaję gazu pod górę, czy jak dodaję gazu, ona zaczyna świszczeć po prostu. Wytwarza taki dźwięk, bardzo podobny do dźwięku, który wytwarzają samoloty, które startują, tak? Także myślę, że te silniki to też są turbosprężarki. Po prostu one sprężają powietrze, powodują, że być może powstaje próżnia przed nimi, która je zasysa, jakby wciąga ten samolot, a z tyłu wychodzi para wodna. Także tak to może być, moi drodzy. Nie widziałem też nigdy, żeby jak startują samoloty, ostatnio nagrywałem filmiki właśnie gdzieś tam z Paryża, koło lotniska Orly, jak startowały, żeby gdzieś jakieś spaliny z tyłu było widać, tak? Nie ma żadnych spalin, nie, po prostu. One świszczą jak turbosprężarki i turbosprężarka właśnie, ona wtłacza powietrze do silnika, tak? I taki bardzo, bardzo podobny dźwięk wydaje jak te silniki samolotowe. Wczoraj właśnie wsłuchiwałem się w moją turbosprężarkę, kiedy jechałem, jak ona świszczy, nie? Tak jak te samolotowe silniki. Także jedna wątpliwość, która już nasuwa, kiedy obejrzałem ten filmik, polecam go obejrzeć. Jest to temat ciekawy, ponieważ żyjemy w wielkim zwiedzeniu, moi drodzy, i dobrze jest poszukać prawdy. To, że jeden temat jest, znaczy ta moja jakby wątpliwość jedna, to, że te samoloty czasami się rozbijają, tak? I one, jak rozbijają się, to wybuchają, stają w płomieniach czarnych. Także może to być spowodowane, że jakieś paliwo w nich jest, tak? No te, które lądują, które się rozbijają przy lądowaniu, niekoniecznie muszą wybuchnąć, bo tam może tego paliwa już nie być, bo się spaliło podczas lotu. Smoleński samolot nie wybuchł, tak? Nie stanął w czarnych kłębach dymu, tylko się rozsypał na kawałki. Te, które podczas startu się rozbijają, być może one właśnie, lub te mniejsze, które są na śmigła, nie? Mają dużo paliwa w sobie i one może się, one stają w płomieniach. I jeszcze jedna rzecz przyszła do głowy, ale muszę spauzować, bo mi muszę ją poszukać w głowie dokładnie. Pauza. No, przypomniałem sobie, czasami bywa tak, że samoloty wypuszczają paliwo, tak? Z jakiegoś powodu po prostu paliwo samolotowe jest wypuszczane podczas lotu, żeby, nie wiem, z jakichś tam powodów, nie wiem, ale nie ma chyba kogoś, na kogo spadłoby paliwo samolotowe, tak, kiedykolwiek. Czy są tacy ludzie na ziemi, którzy mogą powiedzieć, że no byłem gdzieś z psem na spacerze, leciał u góry samolot, kołował gdzieś kółka, robił i
i spadło na mnie paliwo takie samolotowe, nie? Ciekawe to jest wszystko, moi drodzy, także zachęcam do własnych badań, do poszukiwań i do zgłębiania tematu, kogo to interesuje. Samoloty, które latają na powietrze, może to ten napis Airbus, Air to, czytając po polsku, Air to jest powietrze, bus to jest autobus, czyli niby powietrzny autobus, tak, ale być może oni właśnie zawsze pokazują prawdę pod latarnią oświetloną dobrze. Może autobus na powietrze. Co? Dziękuję za uwagę, moi drodzy. Ile to już gadam? 15 minut to już długo, także filmik o samolotach dzisiaj obejrzyjcie sobie, jeżeli znajdziecie chwilę na moim Facebooku lub na grupie Magister Zwyczajnie, też na Facebooku. No i patrzmy w niebo, tak? Tam ciekawe rzeczy się dzieją, moi drodzy. Dzieją się tam ciekawe rzeczy, no. I na lotniskach zawsze widać takich ludzi, którzy stoją z aparatami, tak? Czekają na katastrofę, aby mnie znaleźć, aby złapać ujęcie życia, tak? Albo nagranie życia. I nagrywają startujące, lądujące samoloty. Może oni coś będą na ten temat wiedzieli. Wszystkiego dobrego od zawodowego z Hamburga. Pozdrawiam serdecznie, no i zapraszam do następnych filmików, będą jeszcze ciekawsze. A i zachęcam do poszukiwań, do rozważań, rozmyślań. Kiedyś się samolotem przelecę. Na razie nie miałem takiej potrzeby, ale może gdzieś na wczasy i oczywiście nagram cały proces, to się mi uda nagrać i pokażę Wam na moim kanale. Będzie wtedy wspaniale. Wszystkiego dobrego, od zawodowego do następnego.